Wracają do tradycji, jednoczą środowisko i walczą o tytuły. Stado Ogierów w Białce po raz kolejny w jeden z wrześniowych weekendów stało się areną dla zawodników. Tu walczono o puchar prezesa małopolskiej hodowli roślin. Tutaj zawodnicy walczą nie tylko z pokonaniem tych kolejnych centymetrów, a ta najwyższa kategoria to 120 centymetrów, ale także trochę z pogodą. Ale deszcz nie przeszkadza, trawa też nie, bo jak się okazuje, zawodnicy sobie radzą całkiem dobrze. Ze mną pan Lucjan Cichosz, można powiedzieć, że szef wszystkich szefów i organizator tego wydarzenia. Panie Lucjanie, powrót do tradycji nie tylko samych zawodów, ale także tego, że po raz pierwszy od kilku lat pojawia się także zawodnik z Białki, który także staje w szranki i walczy o te najlepsze tytuły. Dokładnie tak. Białka słynęła z zawodnikami i w tym momencie miała naprawdę duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o sport koński. Przez kilka lat poprzednich, nie wiem dlaczego, zaniechano udziału zawodników z Białki. Cieszymy się, że w tej Białce, naszej tu Białce, zmienia się wiele, nie tylko w tym kierunku zawodników i naszego zawodnika, natomiast gospodarczo zmienia się Białka. A zmienia się sporo. W tej chwili w Białce powstało nowe zaplecze do treningów, jest nowy, zadaszony parkur i infrastruktura do zabezpieczenia i organizowania zawodów. Po raz pierwszy po kilkuletniej przerwie w zawodach wziął udział zawodnik z Białki. Obecne nowe władze znowu stawiają na sport. Zaczęliśmy od małych skoków. Moja przerwa 13-letnia, konia 5. No, widzimy. Jest zadowolony. Miejmy nadzieję, że będzie nas więcej. Zawody w Białce odbywały się w czterech kategoriach. Do pokonania było od 70 do 120 cm. I o ile w tej najniższej kategorii zbyt wielu zrzutek nie było, to pokonanie 120 cm i dla konia, i dla jeźdźca jest wyzwaniem. Najtrudniejsza na tym parkurze na pewno jest kombinacja podwójna, tak zwany szereg złożony z dwóch przeszkód w odległości 8 metrów na jedną fulę galopu, na jeden krok galopu. Przeszkody ułożone są tak, że no zawsze ten początek parkuru jest prostszy do pokonania i ta trudność wzrasta wraz z kolejnością przeszkód. Druga faza jest ustawiona tak, aby zawodnicy mieli możliwość wykonania skrótów i uzyskania jak najlepszego czasu przejazdu. Konie jest doskonały, sam sobie poradził, ja mu przeszkadzałam. Podłoże jest świetnie przygotowane, pogoda trochę nie dopisała. Konie na szczęście mają wkręcone hacele, czyli są kute 4x4. I myślę, że wszystkim z powodzeniem wszystko dobrze pójdzie. Zawody to trening i dla zawodników, i dla koni. Do Białki przyjechało ponad 20 jeźdźców. Mój stres jest większy niż konia, więc ja go muszę częściej przełamywać niż koń. I wydaje mi się, że oby więcej takich zawodów, tym bardziej, że panuje bardzo towarzyska i miła, rodzinna atmosfera. I ja się odstresowałam, a i koń szkody na tym nie poniósł. Bardzo tęskniłem za zawodami w Białce z tego powodu, że przez ponad 20 lat reprezentowałem ten klub. Już od kilku lat własny klubik posiadam, prawda, na prywatne poszedłem.
Przyjechaliśmy na sprawdzenie. Głównie jeździmy w UKKW, czyli Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, biegi terenowe, no ale skoki traktujemy treningowo jako przygotowanie do poważniejszych zawodów w przyszłości. Zawsze zawody w Białce są dużą przyjemnością dla mnie i chętnie tutaj wracam startować. Aby wziąć udział w zawodach, trzeba było ten występ poprzedzić wymagającymi treningami. Przygotowanie takiego konia jest tak jak z każdym zawodnikiem w dyscyplinie sportowej. Jest to długi okres czasu, prawda, kiedy przyjmie jeźdźca, koń, dopiero go uczymy w równowadze, chodzenia po drągach. Zaczynamy od małych skoków, jest to rozłożone w czasie. Jeden koń jest bardziej zdolny, drugi jest mniej zdolny. Są też leniwe konie, które trzeba tam dłużej poprawić się z nimi. Ale tak przeważnie no to dosyć długo trwa taki okres przygotowania. W zawodach biorą udział zarówno konie 4-letnie, jak i 11-letnie. Tu wszystko zależy od rasy i ich predyspozycji. Są rasy, które są ukierunkowane na pewne dyscypliny. Jedne są bardziej w kierunku ujeżdżenia, wtedy jest oceniany bardziej ruch tego konia. Są konie, które są zdecydowanie przeznaczone do skoków. Jeżeli chodzi o nasze rodzime rasy, no to konie małopolskie nadają się jak najbardziej do skoku, chociaż są to konie głównie ukierunkowane w kierunku Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego. Ale element skokowy jest bardzo ważny. Czym musi się taki koń wyróżniać, żeby pokonywał takie przeszkody? No na pewno musi być dzielny i mieć chęci, no i też predyspozycje. Główna rzecz to też trening, prowadzenie tego konia, no i zgranie z zawodnikiem. Indywidualny cykl treningowy to droga do sukcesu, a ten opiera się przede wszystkim na współpracy konia i człowieka. Ludzie uważają, że ten koń nie chce skoczyć, prawda? Ale to jest jakiś błąd jeźdźca wynikający z jakiegoś niedomknięcia, prawda? Z jakiegoś krzywego najazdu, z niewyprostowania konia przed przeszkodą. No wiele czynników na to wpływa, ale przeważnie konie chętnie skaczą. Konie jak skaczą jedynkę, dwójkę, prawda? No to ta trójka też nie jest dla niego problemem, ale to jest jakiś błąd jeźdźca. Zgranie z koniem, najważniejsza sprawa, no i nerwy, prawda? Żeby nerwy nie zjadły, spokojnie to wszystko przeprowadzić. Koniowi się nerwy udzielają, także trzeba swoje trzymać na wody, żeby koniowi się nie udzieliły. Najlepszy układ to starszy koń i młody jeździec. Wtedy doświadczenie i możliwości pozwalają osiągnąć najwyższe nagrody. Jak to jest, jak pan jest na koniu na wierzchu i tutaj staje pan przed przeszkodą, która ma 120 cm wysokości, co się wtedy czuje i o czym się myśli w takim momencie? Żeby nie spaść. No troszeczkę jest adrenaliny, ale to trzeba zgranie, prawda? Te godziny spędzone w tygodniu, to tutaj w 2 minuty trzeba wszystko jakoś zagrać, żeby to pasowało. Zawodnikom bacznie przyglądali się sędziowie. Liczył się czas i precyzja. Każdy tor jest inny. Tutaj jest parkur otwarty, jest parkur trawiasty. Już w zasadzie już w niewielu ośrodkach pozostała trawa. No, pogoda. Dużo zawodników trenuje na hali, więc takie wyjście na deszcz czasami jest też zdziwieniem dla konia i dla zawodnika. Te opady deszczu nie są duże, nie jest ślisko,
nie ma jakichś trudności takich nieprzewidzianych dla zawodników. Najlepiej się czują konie, które są okute i wkręcane są takie hacele, prawda, w podkowy, żeby nie było poślizgu. No bo bardzo często właśnie konie odmawiają też skoku, jeżeli się czują niepewnie, prawda, jeżeli są niekute. W zakręcie gdzieś tam za szybko pojechany koń, on traci równowagę i już później bardzo niepewny jest taki, bardzo się niepewnie czuje. To tak jak na lodowisku, jesteśmy bez łyżek. W tym roku wymieniliśmy powierzchnię w hali, zakupujemy nowy sprzęt, nowe konie. Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Zawody tego typu odbywały się zawsze tu w Białce i w tym roku też, mimo tej pogody, jaką dzisiaj mamy, wspaniałej dla konia, trochę mniej dla jeźdźców. Natomiast, no cóż, pogodę nie wybieramy, data zapisana, realizujemy przebieg tych naszych zawodów. Chyba najdłuższy stażem zawodu. Gratulujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nasza hodowla. Białka od początku istnienia podejmowała szereg działań na rzecz popularyzacji jeździectwa, sportu i rekreacji. W 1950 roku powstała tu jako jedna z pierwszych w kraju sekcja jeździecka, a rok później otwarto tu zakład treningowy dla ogierów małopolskich. Sukcesy zawodników w różnych dyscyplinach zaczęły przyciągać kupców oraz hodowców nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Teraz jest czas powrotu do tych tradycji. Warto tu dodać, że do Białki przyciągają także konie. To bowiem jedna z trzech państwowych stadnin, gdzie hodowane są konie czystej krwi arabskiej. I tu także są sukcesy. Przypomnijmy, w wakacje po raz pierwszy w historii podpisano umowę między Białką a państwową stadniną z Chin na sprzedaż dwóch koni. To kolejny krok w rozwoju stada ogierów w Białce.